Cześć! Dziś pokażemy Wam różne czujniki parkowania z wizualizacją na radiu i opcją podłączenia kamery cofania. Pokażemy też, jak je podłączyć i omówimy kilka różnic między nimi. Zapraszamy! Najpierw czujniki parkowania. Konkretnie mówimy tu o czujnikach cofania, czyli tych montowanych na tył auta. Teraz radio. Mowa tu będzie o radiu niefabrycznym. My tu akurat mamy uniwersalne radio na Androidzie GMS7818. I mamy takie dwa zestawy czujników podłączanych do radia, a mianowicie Phantom 2607 AV oraz Steelmate 401 RCA. Linki do obu zestawów są oczywiście w opisie tego filmu. Na pierwszy ogień zestaw Phantom. Klasycznie są tu cztery sensory: centrala, buzzer, wiązka do podłączenia kamery cofania. I to jest ten żółty cinch, wiązka do radia też z cinchem i czerwoną remotką sterującą oraz zasilanie czujników. Mamy już radio, więc bierzemy się za podłączenie. Na szczęście wszystkie elementy pasują tylko w jedno miejsce, więc łączymy te elementy z centralą. W tym zestawie buzzer, czyli brzęczyk, nie ma regulowanej głośności. Tu mamy wiązkę zasilającą. Czerwony przewód to plus z żarówki cofania, żółty to plus postacyjkowy, czyli ACC, czarny to oczywiście masa, czyli jakaś śruba, chyba że ktoś jeździ syreną 105, wtedy plus jest na karoserii. I tu nasze wejście na kamerę cofania ze złączem RCA, czyli cinchem, oraz złączem zasilania kamery. Tu jeszcze raz jest wyjście sygnału na radio z czerwoną remotką wyzwalania radia. I w kostce radia znajdujemy przewód do kamery cofania, oznaczony na przykład jako kamera IN. Znajdujemy jeszcze przewód wyzwalania, oznaczony jako na przykład back albo reverse. I domyślacie się już, co się stanie. Przewód back od radia łączymy z czerwoną remotką związki od czujników. To dlatego, żeby radio wiedziało, kiedy ma się przełączyć na czujniki lub kamerę. Bardzo często do nas dzwonicie, piszecie i pytacie, dlaczego radio po wrzuceniu wstecznego nie przełącza się na przykład na kamerę. To w 99% przypadków właśnie brak tego połączenia tych dwóch przewodów. Teraz łączymy to wyjście RCA z czujników do złącza kamery cofania w radiu. I zasilanie, jak mówiliśmy wcześniej, w warunkach laboratoryjnych będziemy symulowali stacyjkę czy wsteczny, ale zasada jest identyczna, tak jak podłączycie to w samochodzie. Teraz kamera cofania, którą można tu dołożyć, ale nie trzeba. Oczywiście kamery są różne. Ta akurat ma tu złącze zasilania i złącze sygnałowe, więc łączymy ją bardzo prosto, właściwie trudno to źle podłączyć. Ale są też kamery bez złącza zasilania jak wyżej i wtedy łączymy je tylko tym złączem RCA sygnałowym, a zasilanie bierzemy z żarówki cofania. To złącze od strony czujników pozostaje wtedy niepodłączone, no od biedy można oczywiście je rozciąć i połączyć z zasilaniem kamery cofania. Oczywiście nie zapominamy też o samych sensorach, które podłączamy do centrali. Skoro wszystko jest podłączone, możemy zobaczyć, jak to działa.
Czerwony przewód to nasz plus z żarówki cofania, więc symulujemy wrzucenie wstecznego i automatycznie pojawia nam się obraz na radiu. Ciągły sygnał dźwiękowy jest dlatego, że czujniki widzą przeszkodę w naszym pomieszczeniu, w bliskiej odległości i widać to na ekranie radia, gdzie wyświetla się napis stop. Widać tu też obraz z kamery cofania, a w 1/3 ekranu wyświetlają nam się czujniki cofania. Jak widać, czujniki pokazują tu też odległość od przeszkody. Tak jak mówiliśmy wcześniej, te czujniki mogą działać też bez kamery cofania. Wtedy obraz jest na całym ekranie i ten interfejs przypomina trochę MMI w Audi. Jest wizualizacja, jest też podawanie odległości. Teraz drugi zestaw, czyli czujniki Steelmate, dziś fabrycznie montowane na przykład w Toyocie. Zestaw w sumie podobny. Są sensory, akurat matowe, więc łatwo je lakierować pod kolor zderzaka. Centrala, buzzer, tutaj z regulacją głośności w odróżnieniu od poprzedniego zestawu. Wiązka zasilania i wiązka podłączeniowa. Tu też trzeba się bardzo postarać, żeby to źle podłączyć, bo wszystko pasuje tylko w jedno miejsce w centralce. Różnica jest taka, że tutaj do tej głównej wiązki podłączany jest buzzer. I wygląda to tak. Tu podłączamy się do żarówki cofania, plus, minus. Tu mamy wejście na kamerę cofania. Tu podłączamy zasilanie kamery cofania. I klasyczny cinch do radia. W radiu ta sama historia co poprzednio, czyli interesuje nas przewód back i złącze RCA kamery cofania. Podłączamy kamerę cofania, czyli złącze RCA i zasilanie. My tu oczywiście robimy prowizorkę na potrzeby tego filmu, no ale tak testujemy urządzenia, zanim trafiają one do naszego sklepu. Teraz RCA związki do wejścia kamery w radiu i tu uważny obserwator zapyta, no a jak wyzwolić radio? Otóż trzeba tu z bezpieczników doprowadzić plus, jaki pojawia się po wrzuceniu wstecznego lub ciągnąć dodatkowy przewód od żarówki cofania. My tu oczywiście trochę oszukamy system i damy przełącznik. I tu ktoś powie, no ja tam wolę pierwszy zestaw, bo tam nie trzeba grzebać w bezpiecznikach. Otóż przypominam, że tam trzeba znaleźć plus po stacyjce, więc generalnie na jedno wychodzi. Teraz włączamy całość i symulujemy wrzucenie wstecznego biegu. Słychać, że buzzer działa i że jest regulowany. Widać też jeszcze coś, a mianowicie, że te sensory, te czujniki są bardziej czułe i mają większy kąt widzenia od poprzedników, więc na radiu ciągle widnieje napis stop. Widać też, że nie ma tu wizualizacji czujników, a bez kamery zostaje tu tylko sygnał dźwiękowy i napis stop. Więc ten zestaw aż prosi się o kamerę cofania. Poprzedni mógł się bez niej obyć. Mówiłem też, że te czujniki są czulsze i mają większy kąt widzenia, dlatego ciągle nam tutaj pojawia się napis stop, ponieważ one widzą w tym małym pomieszczeniu, w którym nagrywamy, dużo więcej przeszkód. Niemniej udało nam się zasymulować normalne działanie tych czujników i widać, że one co prawda nie wyświetlają graficznie tych poszczególnych sensorów, ale różnicują tutaj na stronę lewą i prawą i podają odległości dla każdej z tych stron. Jeśli ktoś dotarł do tego momentu, to więcej informacji jest w opisie tego filmu. Tymczasem zasubskrybujcie nasz kanał i do następnego filmu.